Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bez rozstrzygnięcia sprawie koncesji TVN24. Będzie kolejne głosowanie. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bez rozstrzygnięcia sprawie koncesji TVN24. Jej przyznanie nie zamyka kwestii właścicielskiej spółki TVN. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła we wtorek kolejne głosowania w sprawie udzielenia bądź nie koncesji TVN24. Żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości, podano w komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Zaznaczono, że udzielenie koncesji TVN24 nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej spółki TVN. We wtorek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny zajmowała się koncesją dla TVN24, która wygasa 26 września. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła głosowania za udzieleniem koncesji i za odmową udzielenia koncesji programu informacyjnego TVN24 oraz, że żadna z uchwał nie uzyskała wymaganej większości. Przekazano, że za uchwałą o udzielenie koncesji oddano 3 głosy przeciw 2. Za odmową udzielenia koncesji były 2 głosy, przeciw również 2, 1 wstrzymujący się. W związku z brakiem rozstrzygnięcia w środę odbędzie się kolejne głosowanie. W trakcie omawiania projektu uchwały o udzielenie koncesji zastrzeżono, że jej podjęcie nie zamyka kwestii związanych z dostosowaniem struktury właścicielskiej spółki TVN do zapisów ustawy. W związku z tym, będzie prowadzone odrębne postępowanie, zobowiązujące spółkę TVN do dostosowania swojej struktury właścicielskiej do obowiązujących przepisów, poinformowano. TVN wniosek o przedłużenie koncesji złożył w Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na początku lutego 2020 rok. Zarząd TVN w lipcu bieżący rok złożył wniosek o przyznanie holenderskiej koncesji na nadawanie i została ona przyznana. Przewodniczący Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski wyraził zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 także po 26 września, niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań. Senat odrzucił 9 września nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacja trafi teraz znów pod obrady Sejmu. Przyjęta przez Sejm 11 sierpnia nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, zdaniem jej autorów, posłów PiS, ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 rok przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nie przekraczającym 49%. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona w grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.